Panie, które zwyciężyły w konkursie Radia 5 na najsmaczniejszy pączek, odebrały dziś nagrody. W ocenie naszego jury najlepsze karnawałowe wypieki przygotowała pani Monika Myszczyńska. Jej ziemniaczane pączki z wiśniową konfiturą własnego wyrobu okazały się bezkonkurencyjne. Drugie miejsce w konkursie z okazji Tłustego Czwartku zajęła pani Joanna Bagińska, którą do udziału w konkursie Radia 5 namówił mąż. Nie pamiętam skąd przepis, ale 10 lat robię z tego samego przepisu, po prostu modyfikuję go co roku i jakoś tak wychodzi. No akurat lubię piec, gotować, a tym bardziej jak się ma dzieci, to... Chcąc, nie chcąc, trzeba. Pączki z marmoladą pani Angeliki Sztachowskiej zajęły trzecie miejsce. Z głowy. Ja robię pączki spontanicznie. Z głowy, nigdzie, z internetu, nikogo nie pytam, po prostu tak na spontane. Lubię, prowadzę restaurację, także lubię gdzieś tam coś piścić, piec, gotować. Zwyciężczeniom gratulujemy.